od science fiction do matematyki. No więc po pierwsze, jak mamy tę strukturę metryczną, którą oznaczałem w ten sposób, że to jest G mu nu, prawda, czyli to jest ta metryka, taka symetryczna macierz, o sygnaturze 1 minus i 3 plusy w układzie ortonormalnym jest postaci minus 1, 1, 1, 1. I to jest w gruncie rzeczy definicja układu ortonormalnego. Wiemy, że każda forma kwadratowa sprowadza się do postaci diagonalnej. No i nasza metryka właśnie jest takiej postaci, czyli tu wszędzie są zera. Teraz jak mamy taką metrykę, to możemy mierzyć długość linii. Długość linii. No, linie oczywiście bywają przestrzenne, bywają czasowe. No, linia może wręcz mieć charakter zmienny. No ale weźmy na przykład linię, której charakter jest ciągle ten sam. Na przykład niech będzie to linia o charakterze czasowym. No to jak my byśmy mierzyli tę linię? No to sparametryzowaliśmy, tak? Więc niech to będzie linia sparametryzowana jakimś parametrem. S, nie, S, nie, ojej, przepraszam Państwa bardzo, to jest bardzo ważna decyzja, jaką ja... Dobrze, to będzie parametr lambda, który przebiega oś rzeczywistą. No i tutaj temu parametrowi jest przypisany punkt, który należy do tego. To jest czasoprzestrzeń. No M, bo nosi na sobie tę strukturę Minkowskiego, prawda? M od Minkowskiego. W układzie współrzędnych. X od lambda, no to jest po prostu kolekcja czterech liczb, czterech współrzędnych, prawda? Czyli mamy taką kolekcję współrzędnych. No i przypominam Państwu, że x0 to jest to, cośmy oznaczali tau i to jest to c razy t, czyli to jest współrzędna czasowa, ale mierzona w ten sposób, żeby w tych samych jednostkach co przestrzeń, prawda? Bo jeśli przestrzeń mierzymy w metrach, a czas w sekundach, to prędkość to jest w metrach na sekundę, no to sekundy się upraszczają i zarówno
jedna jak i druga. Tak. No a xk k równe 1, 2, 3 to są współrzędne. Przestrzenne. No i proszę Państwa, długość. Tak jak na tym moim rysuneczku, prawda? Czyli długość ds kwadrat no to jest nic innego jak g mu nu dx mu dx nu, prawda? Tak właśnie mierzymy długość w geometrii euklidesowej. No, w geometrii euklidesowej to w układzie ortonormalnym to by było w tej metryce niezerowe komponenty to są, znajdują się tylko na diagonali, no to w szczególności komponenta numer 1, to jest g1,1 razy dx1, dx1, czyli co to jest? No to jest 1 razy dx1 do kwadratu, tak? Komponenta 2, 2 jest równa 1, no i z nią wiąże się dx2, dx2, czyli będzie plus dx2 do kwadratu. Prawda? Bo jak piszę taki wzór, to ja przypominam, że tutaj gdzieś stoi suma po mu i po nu. Prawda? Zawsze używamy tej konwencji sumacyjnej, bo bez tego nasze życie byłoby trudniejsze. No i teraz jeszcze 3, 3. No to się łączy z dx3, dx3, czyli a g3, 3 w układzie ortonormalnym to jest też 1, dx3 do kwadratu. I to by był koniec w geometrii euklidesowej, gdyby to się wszystko działo w przestrzeni takiej arystotelesowskiej czy euklidesowej. Ale u nas jeszcze jest 0, 0, tak? I to 0, 0 nie ma znaku plus, tylko ma znak minus. Więc jest jeszcze tutaj minus i dx0 albo d tau do kwadratu. O, to jest coś takiego, prawda? No i jak my sobie z tym radzimy? No, parametryzujemy to wszystko tym parametrem lambda, czyli dx mu, to piszemy, że to jest pochodna tej składowej mu po d lambda, czyli piszemy tak, dx mu to się równa dx mu po d lambda, d lambda, prawda? No i w końcu, i to zupełnie tak samo jak w geometrii euklidesowej, to tę d lambdę wyniesiemy przed nawias, no i w końcu będziemy mieli coś takiego, że to jest g mu nu, następnie taką pochodną, to oznaczymy sobie x mu kropka, pochodna po tym parametrze lambda. No i będzie tak, x kropka mu, x kropka nu, d lambda kwadrat. Tak? Zupełnie tak samo postępujemy w geometrii euklidesowej, prawda? Tam tyle tylko, że wtedy to g no jest tą macierzą, tą metryką euklidesową. No i w końcu, jak mamy
taką linię świata sparametryzowaną parametrem lambda, od lambda równego a do lambda równego b, a może tak niech będzie, no to w końcu długość L, czyli L, długość, to jest nic innego jak całka z dl, prawda? dl od a do b. Przepraszam bardzo, użyłem, bardzo Państwa przepraszam, użyłem nie L, a S, ponieważ chcę to odróżnić, czyli długość krzywej, no to trzeba wziąć DS, to jest pierwiastek z tego wyrażenia, czyli to będzie całka od A do B, pierwiastek z G mu nu, x kropka mu, x kropka nu, a tutaj jest d lambda. Prawda? Więc jeśli ktoś nam zada linię w postaci parametrycznej, no to długość tej linii no jest dana dokładnie takim samym wzorem jak w geometrii euklidesowej, no tyle tylko, że tutaj jest pewien niuans taki, że nie miałoby sensu dodawać długości linii o różnym charakterze, prawda? Dlatego, że my wiemy, że to nie jest dodatnie. To nie jest dodatnie. Jak linia ma charakter czasowy, to to wręcz jest ujemne. Jak ma charakter przestrzenny, no to to jest dodatnie. Ale z kolei dodawać, widać, że to są długości, ale o innym charakterze. Nie za bardzo jest sens dodawać. Więc my postąpmy w ten sposób, że my tu postawmy moduł na wszelki wypadek, więc w ten sposób będziemy mogli i długość linii czasowej i przestrzennej liczyć, ale umówmy się, że nigdy w życiu nie będziemy mierzyć, to znaczy można to robić, ale to nie ma żadnego znaczenia, prawda? Długość takiej linii, która czasami jest przestrzenna, czasami czasowa, no jest troszkę bez sensu, bo to jest dodawanie różnych jakości, prawda? No ale w szczególności dla linii czysto czasowej coś takiego, no to jest długość tej linii. I fizycy proponują, żeby właśnie tę wielkość traktować jako miarę czasu własnego, że gdybym to ja poruszał się w czasoprzestrzeni po takiej linii o charakterze czasowym, to znaczy, że wektor styczny do niej zawsze leżałby wewnątrz stożka świetlnego, to ta liczba by mówiła, o ile ja się zestarzałem. No to jest oczywiście pewna propozycja, to jest model, ale ten model znakomicie póki co pasuje do opisu rozmaitych zjawisk i w związku z tym przyjmiemy to po prostu jako miarę czasu własnego. Czyli długość linii o charakterze czasowym identyfikujemy z upływem czasu własnego. Gdybyśmy po tej linii puścili jakiś taki spaceship, w którym by żyła jakaś cywilizacja i tam by były wykonywane jakieś doświadczenia, to zakładamy, że jakiś zegar atomowy, który by tam został umieszczony w tym spaceshipie, właśnie by taki upływ czasu własnego zanotował. Prawdę powiedziawszy, to
to mierzenie długości linii o charakterze przestrzennym to nie ma takiego sensu, bo oczywiście odległość, tośmy liczyli przed chwilą na tych slajdach, ale liczyliśmy zawsze po liniach prostych. No, mierzenie takiej linii, można to sobie zrobić, ale ona jakoś nie identyfikuje się łatwo z jakąś wielkością fizyczną. Natomiast dla linii o charakterze czasowym identyfikujemy tę wielkość z upływem czasu własnego po prostu. To jest hipoteza, na której cała fizyka relatywistyczna jest zbudowana i ta hipoteza bardzo dobrze pasuje do opisu rozmaitych zjawisk. Oczywiście, gdyby się okazało, że ta linia jest po prostu prosta, to by była całka ze stałej, czyli po prostu długość tego wektora. Także to by się redukowało do tego, o czym mówiliśmy na poprzednim wykładzie. Z kolei na to można patrzeć jako na granicę przybliżenia linii krzywej linią łamaną, prawda? No bo takie kawałeczki, jak się pisze coś takiego, to ma się na myśli jakąś tam granicę czegoś bardzo maleńkiego, gdy ta lambda jest malutka. Ja oczywiście, pisząc takie wzory, pisząc je tak, a nie tak, to wytoczyłem taką troszeczkę większą armatę niż ta, która nam jest potrzebna w tej chwili. Tak troszkę wybiegam w przyszłość, w szczególności w przyszłym semestrze mam zamiar opowiadać, nie wiem, kto z Państwa przyjdzie na ten wykład, ale jak ktoś przyjdzie, to będzie słuchał o teorii grawitacji, która się nazywa ogólną teorią względności. Tam cała koncepcja grawitacji polega na tym, że ta czasoprzestrzeń nie jest już przestrzenią afiniczną. Czyli nie ma takiego przesunięcia o wektory. Nie ma pojęcia linii prostej, bo nie ma linii prostej, tak jak nie ma linii prostej w górach. Nie chodzimy po prostych, bo nie ma prostych, bo zawsze musimy jakoś po krzywej. W związku z tym takie wzory nie dają się pisać, bo ten wzór obowiązuje tylko w prostoliniowym układzie współrzędnych, który oczywiście możemy, to jest nie tylko prostoliniowym, ale wręcz ortonormalnym, ale jak jest prostoliniowy, to możemy go sprowadzić na osie własne i sprowadzić do czegoś takiego. Natomiast ten wzór obowiązuje również w krzywej przestrzeni, ale takim najlepszym treningiem do zajmowania się geometrią, prawdziwą geometrią różniczkową, czyli opisem krzywych przestrzeni, to jest używanie krzywoliniowego układu współrzędnych. O ile ten wzór wymaga prostoliniowego układu współrzędnych, prawda? Przy czym Państwo zdajecie sobie sprawę, że prostoliniowy jeszcze nie musi być ortonormalny, bo mogłem wybrać osie o różnej długości i nieortonormalne. No to wtedy tutaj byłoby wyrażenie kwadratowe z różnymi współczynnikami, niekoniecznie minus jedynki i dwójki, i jeszcze na dodatek by się mogły pojawić wyrazy mieszane, prawda? Ale przejście od układu prostoliniowego do ortonormalnego jest proste, bo to jest zwykła algebra. Twierdzenie Sylwestera mówi: każdą formę symetryczną, kwadratową możemy sprowadzić na osie własne. Czyli to jest proste.
Natomiast przejście od układu prostoliniowego do dowolnego układu krzywoliniowego to jest już poważny krok w trochę nieznane. I mówienie o ogólnej teorii względności wymaga tego przejścia. Tutaj zasadniczo nie wymaga, także ja bym w bardzo wielu kursach szczególnej teorii względności, w ogóle takie wzory się nie pojawiają. Wszystko pracuje się wyłącznie w układach ortonormalnych, prawda? No jasne, jak ktoś się zajmuje geodezją i kartografią, zakładając, że powierzchnia Ziemi jest płaska, bo w małej skali ona jest płaska, to w ogóle nie ma potrzeby używania innych współrzędnych, jak współrzędne ortonormalne. I w związku z tym długość to jest zawsze suma kwadratów współrzędnych. Natomiast jak chcę sięgać dalej, jak chcę na przykład nawigować po oceanie, którego powierzchnia już nie jest płaska, no to musi nieco inteligentniej. I wtedy trzeba dopuszczać krzywoliniowe układy współrzędnych. I w krzywoliniowych układach współrzędnych wszystko jest świetnie. No tyle tylko, że ta macierz G-μ-ν po pierwsze nie musi być ortonormalna, po drugie może zależeć od punktu do punktu, bo tak jest w układach współrzędnych krzywoliniowych. No to na razie tylko taki wstęp. I jeszcze zrobię i teraz, aha, dobrze. I teraz, proszę Państwa, wreszcie przejdę do tego, czym jest w tej koncepcji einsteinowskiej z 1905 roku, czym jest pole elektryczne i magnetyczne. Otóż pole elektryczne i magnetyczne, to jak Państwu powiedziałem, to są komponenty pewnej macierzy, tym razem nie symetrycznej, ale na odwrót, antysymetrycznej, takiej, która, prawda? No i macierz, my ją napiszemy tak, to jest pole elektromagnetyczne. I ono tak ma. Ponieważ jest antysymetryczna, to na diagonali muszą występować same zera. To inaczej być nie może. Czyli diagonale mamy trywialną. A teraz, czyli te współrzędne tutaj, to można napisać tak, więc tutaj jest tau, czyli równe x0, potem x1, x2, x3, no i tutaj w tę stronę tak samo, x0, x1, x2, x3. I ja Państwu napiszę pewien wzór, który już pisałem, to znaczy, że Einstein rozmieścił to w następujący sposób, że tutaj jest pole elektryczne, minus E1, tutaj jest minus E2, a tutaj jest minus E3. No to, ponieważ to jest antysymetryczne, to po odbiciu tutaj musi być z znakiem plus, czyli tutaj jest E1, E2, E3. No i zostały jeszcze trzy miejsca, prawda? Trzy na górze, a jak je wypełnimy, to już będziemy wiedzieli, że te pod spodem są minus, są równe minus temu, co jest na górze. No i te trzy miejsca zajmują współrzędne pola magnetycznego. I proszę Państwa, ja zawsze muszę sobie powiedzieć, to jest miejsce numer 1. 2. No to tu jest B3. Tutaj jest 1, 3.
to jest minus B2, a tutaj jest 2, 3, to jest B1, no i tutaj jest na odwrót, tak? Czyli tutaj będzie minus B3, tutaj jest minus B1, a tutaj jest plus B2. Dobrze, no więc taki obrazek Państwu napisałem, tak? No, no właśnie, a no właśnie, proszę Państwa, tak, tak, no będziemy, ja bardzo, oczywiście to, co ja w tej chwili robię, to znów jest zbyt duża armata, jak na potrzeby szczególnej teorii względności. Ale robię to z tego powodu, że chcę przygotować sobie takie pole geometryczne. Takie geometryczne pole. Proszę Państwa, napiszę następujący jeszcze wzór teraz. No, ten obrazek warto sobie tak mieć w oczach. Napiszemy to jeszcze inaczej, tak. F0k to się równa oczywiście minus fk0 i to się równa minus ek. No tośmy opisali tę górną linię i tę pierwszą. Natomiast FKL, to znaczy takie przestrzenno-przestrzenne, tu znów powtarzam, że jak piszę mu, nu greckie, to przebiegają 0, 1, 2, 3. Greckie wskaźniki to są wskaźniki czasoprzestrzenne, natomiast w momencie, w którym podzieliliśmy już czasoprzestrzeń na czas i przestrzeń, to przestrzenne składniki numeruję liczbami łacińskimi. No to jest taka konwencja, prawda, ale będę ją dosyć konsekwentnie stosował. Być może ja już nie jestem w stanie od tej konwencji się odczepić, bo tak ją intensywnie w życiu stosowałem. A być może mógłbym się odczepić, ale to jest dość wygodna konwencja. Otóż FKL, proszę Państwa, to jest epsilon KL. M, a tutaj jest BM. O, czyli na przykład F1, 2 to jest epsilon 1, 2, no i wtedy tutaj jedynie 3 może być i to jest BM. Proszę Państwa, czy wiecie, co to jest ten epsilon? Symbol lewiczywity. Epsilon. Symbol lewiczywity. Dobrze, napiszmy to tak. O. Lewiczywita to był bardzo Tullio Lewiczywita, bardzo wybitny matematyk włoski, jeden z twórców geometrii różniczkowej, ale już w takim pokoleniu, kiedy istniała teoria względności. No i on wprowadził taki właśnie symbol. No i jak to jest, proszę Państwa? Epsilon KLM to się równa 0, gdy któreś pokrywają się,
teraz. Jeden, wtedy kiedy KLM jest parzystą permutacją liczb 1, 2, 3. Parzystą, to znaczy parzyste permutacje są 3, prawda? Biorą się z 1, 2, 3 poprzez cykliczne przestawienia. Czyli 1 jest wtedy, kiedy to jest 1, 2, 3, albo wtedy, kiedy to jest 2, 3, 1, albo jak to jest 3, 1, 2. Prawda? Gdy KLM jest parzysta. Czy to widać, jak ja takimi małymi literkami piszę? Czy słabo? Widać. Parzysta permutacja. Powinienem napisać czego? Permutacja czego? A wiadomo czego, no. Ciągu 1, 2, 3, prawda? Parzysta permutacja, a minus 1, kiedy KLM nieparzysta. Wszystkich permutacji liczb 1, 2, 3 jest 6, no i te, które się biorą przez cykliczne przestawienie, to one są parzyste, a te, które przez nieparzyste, to są, przepraszam bardzo, a pozostałe są nieparzyste. Jeszcze zwracam uwagę na taki haczyk mały, że taki epsilon to jest niezwykle piękna struktura geometryczna, o której ja będę mówił, to wcale nie musi być w układzie współrzędnych prostokątnych i ona istnieje w dowolnej liczbie wymiarów, na przykład w 4 wymiarach, no to by były 4 takie te i definicja dokładnie taka sama, w 10 też. Tylko, że ten trik z permutacjami, z cyklicznymi przestawieniami, to on działa tylko właśnie w 3 wymiarach, bo w 4 wymiarach to już nie jest tak wcale, bo cykliczne przestawienie jest nieparzystą permutacją, prawda? No, ale w 3 wymiarach to warto się podpierać tą cyklicznością, bo to wtedy łatwo jest zapamiętać. No i teraz, proszę Państwa, jak widzicie, to K jest na dole, to M jest na górze, dlatego że to jest sumowanie po M. I tak to właśnie wygląda. Dużo już czasu mi nie zostało, ale chcę tak podprowadzić troszeczkę, proszę Państwa, ten aparat geometrii różniczkowej, bo on jest, można się trochę bez niego obyć. W szczególnej teorii względności bardzo wiele wykładów obywa się całkowicie bez geometrii różniczkowej. No i stosuje tylko ten zapis algebraiczny, zawsze długość, no to jest minus tam dt kwadrat plus tam i tak dalej, prawda? Mianowicie, gdybyśmy chcieli pracować w układzie współrzędnych, które nie są ortonormalne, to w jaki sposób kodować informacje o wektorach? No bo w układzie współrzędnych prostoliniowych, no to co to jest wektor? Wektor to są 2 punkty. Kodujemy informacje o tym wektorze w ten sposób, że od współrzędnych końca odejmujemy współrzędne początku, prawda? No i w ten sposób mamy współrzędne wektora. Czy ten wektor jest zaczepiony tu, czy tu, czy tu, czy tu, to jest wszystko jedno, bo liczy się tylko ta różnica, prawda? I jesteśmy bardzo zadowoleni. Otóż ten język zupełnie się nie nadaje
do użycia, jeśli chcemy używać współrzędnych krzywoliniowych. No proszę Państwa, jakbyśmy na przykład w przestrzeni wzięli współrzędne sferyczne. No i chcieli w tych współrzędnych powiedzieć coś na temat tego wektora, no to odejmowanie trzech współrzędnych sferycznych tego punktu, a trzech jest czymś zupełnie absurdalnym. To w ogóle nie, żadnej informacji ciekawej nie niesie, prawda? Czy widać, że ten sposób kodowania informacji o wektorze zupełnie się nie nadaje do, gdy chcemy pracować we współrzędnych krzywoliniowych. No i chcę tutaj Państwa zaagitować do takiego innego sposobu kodowania o wektorze, wiadomości o wektorze. No powiem szybko i oczywiście będę i tak musiał to powtórzyć następnym razem, ale może Państwo odniesiecie pewną korzyść z tego, że będzie coś powtórzone. Proszę Państwa, na wektor w przestrzeni można patrzeć jako na coś innego. Jak mam wektor, to temu jest jednoznacznie przypisana pochodna funkcji względem tego wektora. Taki operator różniczkowy. I dobrze jest patrzeć na wektor jako na taki operator różniczkowy, który działa na funkcję. Czyli taka czarna skrzynka, bardzo często w matematyce, rozmaite struktury definiuje się tak, że to jest jakaś czarna skrzynka, która wykonuje jakieś działania. Coś wrzucam, coś otrzymuję. W tym przypadku wrzucam funkcję, otrzymuję liczbę. Ale uwaga, tutaj od początku wektor jest wektorem zaczepionym. Nie ma sensu porównywać, czyli to jest wektor zaczepiony w punkcie X. Czyli tak, wektor zaczepiony w X należący do M to operator różniczkowy, takie różniczkowanie, zaraz powiem. Czyli co to jest? Czarna skrzynka, do której wrzucamy funkcje. No te funkcje, no to one powinny być różniczkowalne przynajmniej raz, no bo jak nie będą różniczkowalne choć raz, no to to bez sensu. Czyli napiszemy tutaj C1 od M. Funkcje raz różniczkowalne na tej przestrzeni M. No i ten wektor produkuje coś, co tak było oznaczane, ale ja będę po prostu pisał wektor od funkcji. To należy rozumieć jako pochodna tej funkcji względem wektora. I co to jest? No to jest liczba. Ale nie każdy taki operator, który funkcji przypisuje liczbę, jest wektorem, który spełnia pewne aksjomaty. Po pierwsze, liniowy. No to znaczy, że jak ten operator zadziała na alfa f plus beta g, wstawimy mu kombinację liniową tych funkcji, no to współczynniki sobie wyjdą, a plus zamieni się na plus, czyli to jest równe alfa, to różniczkowanie działające na f, plus beta i to różniczkowanie, przepraszam bardzo, to różniczkowanie działające na g. Po pierwsze, to jest liniowość, no to jest oczywiste. Czyli wynik zależy liniowo
od tego, co tam wrzucamy. Po drugie, teraz najważniejsza rzecz, że on spełnia taką tożsamość Leibnica, która mówi, która jest wzorem na pochodną iloczynu. To się nazywa tożsamość Leibnica. Leibniz to był wielki filozof przełomu XVII i XVIII wieku, który równolegle z Newtonem odkrył rachunek różniczkowy i całkowy, który wprowadził inny zapis niż Newton, i gdy Newton się zorientował, że w gruncie rzeczy Leibniz odkrył to samo, to znienawidził tego Leibnica i go strasznie próbował jakoś wygryźć z tego piedestału. Miał brzydki charakter Newton, proszę Państwa. Ale niewątpliwie Leibniz był też bardzo wielkim człowiekiem. Mianowicie to jest wzór na pochodną iloczynu. Jak różniczkujemy iloczyn dwóch funkcji, to co? To jest to pochodna pierwszej funkcji razy druga funkcja, ale zaraz ma wyjść liczba. Ja nie mogę napisać tutaj g, tylko wartość g w tym punkcie. A no właśnie w tym punkcie x, bo my mówimy tutaj o wektorze zaczepionym w punkcie x. Także w tym miejscu się... No plus wartość pierwszej funkcji razy pochodna drugiej, prawda? O. No, już kończę. I jeszcze jako punkt trzeci, to już tak po macoszemu, ciągłość. Ciągłość, którą omówię następnym razem. No, polega to na tym, że jak funkcje niewiele się różnią, no to wynik też powinien się niewiele różnić, tak? No w szczególności jak funkcja jest bardzo bliska zero, no to wynik też powinien się... Ale w jakim sensie bliska? No właśnie w sensie tej przestrzeni C1. No to jakoś tam... I to jest, proszę Państwa, patrzenie na wektor jako na taki operator różniczkowy tak strasznie upraszcza życie, że po prostu nie można inaczej. Ja się uczyłem jeszcze z takich tradycyjnych książek, gdzie wektor był opisywany w sposób taki abstrakcyjny, jako jakaś klasa równoważności opisów, które się transformują tak czy owak. To było strasznie skomplikowane, a to trzeba tak. No i ja będę się starał Państwa nauczyć właśnie troszkę tej geometrii w duchu właśnie takiego nowoczesnego sposobu kodowania informacji o wektorze. Dziękuję bardzo.